każdego roku, 13 kwietnia, spotykamy się tu, bo chcemy uczcić prawdziwą damę. Można powiedzieć, że to dzisiaj już jest dzień damy, wielkiej damy, Marii Kaczyńskiej, która kochała kwiaty, ale kochała Polskę. I to skojarzenie, piękno i jednocześnie uczucia dla ojczyzny wyrażają się w tym złożeniu tulipanów. Ten zwyczaj powinien zostać, on jest pozytywnym zwyczajem. To nie jest żałoba, to jest radość z bycia Polakiem, z pamiętania o wielkiej osobie. I być może on przetrwa następne pokolenia. Niech ten 13 kwietnia będzie dniem prawdziwej damy, Marii Kaczyńskiej. Przyszłam dzisiaj właśnie z żółtymi tulipanami, bo to są jej ulubione kwiaty. To jest bardzo miła, właściwie taki sposób upamiętnienia pamięci pierwszej damy. Bardzo miły gest od mieszkańców Warszawy. I mi się wydaje, że warto kultywować właśnie pamięć o tym dniu 13 kwietnia, sprzed 8 laty. Pani Maria Kaczyńska była wyjątkową osobą, była wspaniałą pierwszą damą, była wspaniałą kobietą, żoną, matką i babcią. Także naprawdę warto wspominać, tym bardziej, że za jej życia, że z życia prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego, niestety tego wszystkiego, co pozytywne i można byłoby pokazywać, no nie pokazywano. Wtedy media jakoś nie chwaliły, prawda, naszej pary prezydenckiej, wręcz odwrotnie. Nawet interpretowano pewne wspaniałe gesty, ciepłe w tym wspaniałym związku małżeńskim negatywnie. Także dopiero dzisiaj w zasadzie po latach coraz więcej wypływa takich informacji, jak byli wspaniałymi ludźmi, jak się kochali. Właśnie ta czułość, delikatność tych związków między nimi. Także naprawdę warto wspominać tę osobę. Pierwsze damy, jeśli nie są żoną komorowskiego prezydenta, zwykle no, są eleganckie, ale trzymają pewien dystans. Wydaje się, że Maria Kaczyńska taka nie była. Maria Kaczyńska była podporą i to było widać. Ona rzadko wypowiadała się publicznie, chociaż takie wypowiedzi były. Natomiast zawsze była gdzieś blisko Lecha Kaczyńskiego, zawsze go wspierała, zawsze pilnowała od najdrobniejszych rzeczy, które pilnuje kobieta przy mężczyźnie, do rzeczy ważnych, naprawdę istotnych, pokazywania mu nastrojów, mówienia o sytuacjach pewnie trudnych, których mógłby nie dostrzec w wirze pracy, w wirze obowiązków. Jest pan właściwie wszędzie tam, gdzie jest Platforma Obywatelska, żeby świadczyć o prawdzie i zadawać niewygodne pytania, ale co pana skłoniło, żeby przyjść dziś tutaj? Proszę pani, pamięć, memory, że należy się pani prezydentowej to, żeby przyjść i po prostu z sobą zaświadczyć, że się pamięta o tym, że była naprawdę osobą, która potrafiła przyciągnąć do siebie ludzi, zwykłych ludzi i to z różnych opcji. Dzisiaj to tak się wszystko podzieliło, wie pani, ale wtedy, kiedy ona była, naprawdę z różnych opcji ludzie potrafili ją docenić. Ja wiem, że nie wszyscy, bo to tak jest, wie pani, ale naprawdę większość. A świadczy o tym choćby to, co się po 2009 roku działo, wie pani, w domach, na ulicach. No jak mówię, no do dzisiaj serce krwawi, wie pani. I dlatego tu człowiek przyjdzie i chociaż symbolicznie zaznaczyć swoją osobą, że pamiętamy, że nie zapomnimy, proszę pani. To jest ważne, bo jak mówię, no ona była taka jakby jednoczyła tych ludzi. Przyciągała, ona nigdy na świecznik się nie wie pani, nie stawała na świecznik. Ona gdzieś była ciągle za plecami prezydenta, ale jednak była z ludźmi. I ludzie to pamiętają. No dlatego mówię, no, człowiek przychodzi, żeby przez chwilę chociaż wrócić pamięcią i podziękować jakby. A serce krwawi. Partia Miłości zdecydowała się na aresztowanie tulipanów. To chyba była jedna z najbardziej surrealistycznych akcji, jaką wywołała. Dlaczego się na to zdecydowała? Bo te tulipany to był ślad pamięci, tak jak krzyż, jak przychodzenie tutaj co miesiąc. Pamięć jest najgorsza dla ludzi, którzy mają wyrzuty sumienia, którzy mają coś do ukrycia, bo przypomina im ich własne winy i przypomina też innym ludziom, co oni zrobili. Dla nas to jest pamięć o tych, którzy odeszli. Dla nich to jest pamięć o ich winach. Poprzednia władza to w ogóle, człowiek się zastanawia, czy to była nasza władza, nasza Polska, choć no, rządziła tutaj w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, ale no, człowiek się, po ich działaniach to człowiek się zastanawia, no wie pani, no, kiedy oddali wszystko, wyjaśnianie tej sprawy, tego co tam się stało w Smoleńsku, naszym braciom Rosjanom, no to pani wybaczy. Ja cały czas powtarzam i będę powtarzał, że hańbą okryli nas.
Oni rządzący wtedy okryli nas hańbą, naród polski, proszę pani. Bo to, że oni, jak to się mówi, służyli nie wiadomo komu, no ja domyślę, mogę się, wie pani, domyślać po tych ich czynach i po wypowiedziach, a czasami nawet wypowiedziach z zewnątrz o naszym człowieku, na przykład w Warszawie czy w Moskwie, wie pani, no to wie pani. Dzisiaj próbują odwracać kota ogonem i wszystko jakby stawiać do góry nogami, ale ja mówię, jest pamięć. Pamięć cały czas, która nie wszystkim się zamyła, tak jak tym przesłuchiwanym w czasie Amber Gold, że oni nic nie pamiętają, wie pani. A my pamiętamy, co było i co jest. Bardzo dużo ludzi dziś jest, więcej niż w zeszłym roku, niż 2 lata temu. Dlaczego? Dlatego, że ten zwyczaj jest dobry, on jest taki budujący, on coś ludziom daje, on ludzi jednoczy w sposób no, taki łączący serca i też piękny.